chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Daj nam. Słowa te wyrażają głęboką ufność dzieci, które oczekują wszystkiego od swego ojca. On sprawia, że słońce jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i on zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. On wszystkim żyjącym daje pokarm w swoim czasie. Jezus uczy nas tej prośby. W rzeczywistości wysławia ona Ojca, ponieważ uznaje, że jest On dobry ponad wszelką dobroć. Daj nam jest również wyrazem przymierza. Należymy do Ojca, a On należy do nas i jest dla nas. To nam wyraża również nasze uznanie Go za Ojca wszystkich ludzi i dlatego modlimy się za nich wszystkich w poczuciu solidarności z ich potrzebami i cierpieniami. Chleba naszego, Ojciec, który daje nam życie, nie może nam nie dać pokarmu koniecznego do życia, wszystkich stosownych dóbr materialnych i duchowych. W kazaniu na górze Jezus podkreśla tę synowską ufność współdziałającą z opatrznością naszego Ojca. Nie zachęca nas do bierności, lecz chce nas wyzwolić od wszelkich niepokojów i trosk. Takie jest synowskie zdanie się dzieci Bożych na Ojca. Tym, którzy szukają Królestwa i Sprawiedliwości Bożej, przyrzeka On udzielić wszystkiego w nadmiarze. W rzeczywistości wszystko należy do Boga. Temu, kto posiada Boga, nie brakuje niczego, jeśli sam należy do Boga. Obecność na świecie tych, którzy głodują z braku chleba, ukazuje jeszcze inny wymiar tej prośby. Dramat głodu w świecie wzywa chrześcijan modlących się w prawdzie do czynnej odpowiedzialności wobec braci, zarówno w postawie osobistej, jak i w ich poczuciu solidarności z całą rodziną ludzką. Tej prośby modlitwy pańskiej nie można oddzielić od przypowieści o ubogim Łazarzu i o sądzie ostatecznym. Jak zaczyn w cieście, tak nowość królestwa powinna przenikać ziemię przez Ducha Chrystusa. Powinno to przejawiać się we wprowadzaniu sprawiedliwości w relacje osobowe i społeczne, ekonomiczne i międzynarodowe, nie zapominając nigdy o tym, że nie ma sprawiedliwych struktur, jeśli nie ma ludzi, którzy pragną być sprawiedliwi. Chodzi o nasz chleb, jeden dla wielu. Ubóstwo zalecone w błogosławieństwach jest cnotą hojności. Wzywa ona do przekazywania i dzielenia dóbr materialnych i duchowych nie z przymusu, lecz z miłości, by obfitość jednych mogła zaradzać potrzebom drugich. Módl się i pracuj. Módlcie się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a pracujcie tak, jakby wszystko zależało od was. Po wykonaniu naszej pracy otrzymamy jako dar pożywienie od naszego Ojca. Jest rzeczą dobrą prosić Go o nie i składać Mu za nie dziękczynienie. Taki jest sens błogosławienia posiłków w rodzinie chrześcijańskiej. Ta prośba i łącząca się z nią odpowiedzialność odnoszą się także do innego głodu, z powodu którego giną ludzie. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, to znaczy Jego Słowem i Jego Duchem. Chrześcijanie muszą mobilizować wszystkie swoje siły, by głosić Ewangelię ubogim. Na ziemi panuje głód. Nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów pańskich. Dlatego właśnie specyficznie chrześcijański sens tej czwartej prośby dotyczy chleba życia, Słowa Bożego przyjmowanego w wierze, ciała Chrystusa przyjmowanego w Eucharystii. Dzisiaj jest również wyrażeniem ufności. Uczy nas tego Pan, bo nasza zarozumiałość nie potrafiłaby tego odkryć. Ponieważ chodzi przede wszystkim o Jego Słowo i o ciało Jego Syna, to dzisiaj dotyczy nie tylko naszego czasu poddanego śmierci. To jest dzisiaj Boga. Jeśli przyjmujesz chleb każdego dnia, to każdy dzień jest dla Ciebie dzisiaj. Jeśli Chrystus jest w Tobie dzisiaj, to zmartwychwstaje On dla Ciebie każdego dnia. W jaki sposób? Tyś Synem moim. Ja Ciebie dziś zrodziłem. Dzisiaj to znaczy, gdy Chrystus zmartwychwstaje. Powszedniego. Wyraz ten, w języku greckim epiusios, nie jest użyty nigdzie więcej w Nowym Testamencie. W
znaczeniu czasowym jest to pedagogiczne powtórzenie owego dzisiaj dla utwierdzenia w nas ufności bez wyjątku. W znaczeniu jakościowym oznacza to, co jest konieczne do użycia, a mówiąc szerzej, wszelkie dobro wystarczające do utrzymania, dosłownie nadzwyczajny. Oznacza wprost chleb życia, ciało Chrystusa, lekarstwo nieśmiertelności, bez którego nie mamy w sobie życia. Wreszcie, znaczenie to w powiązaniu z poprzednim dotyczy w sposób oczywisty nieba. Dzisiaj, o którym jest tam mowa, odnosi się do Dnia Pańskiego, dnia uczty w Królestwie antycypowanej w Eucharystii, która jest przed smakiem nadchodzącego Królestwa. Dlatego liturgia eucharystyczna powinna być celebrowana codziennie. Eucharystia jest naszym chlebem codziennym. Zaletą tego Bożego pokarmu jest siła jedności. Jednoczy nas z ciałem Zbawiciela i czyni nas Jego członkami, abyśmy mogli stać się tym, co przyjmujemy. Ten chleb powszedni znajduje się też w czytaniach, których słuchamy każdego dnia w Kościele, w hymnach, które wszyscy śpiewamy. Wszystko to jest niezbędne w naszym ziemskim pielgrzymowaniu. Ojciec Niebieski zachęca nas, abyśmy jako dzieci nieba prosili o chleb z nieba. Chrystus sam jest tym chlebem, który zasiany w dziewicy, wyrosły w ciele, ukształtowany w męce, wypieczony w piecu grobu, przechowywany w kościele, przynoszony na ołtarze, codziennie udziela wiernym niebieskiego pokarmu. Kiedy prosimy o chleb powszedni, to wyrażamy nasze zaufanie do Boga, że On się zatroszczy o każdą naszą potrzebę. I potem z tą ufnością możemy iść i działać. Iść i współdziałać z Nim. Możemy się dzisiaj zastanowić, w jaki sposób troszczymy się o ten chleb powszedni, o te dobra ziemskie, o dobra duchowe dla siebie i dla naszych braci. Czy leży nam na sercu sprawiedliwość i czy pragniemy być sprawiedliwi? I druga rzecz, do której zachęca nas ta prośba, to rozbudzenie w sobie na nowo pragnienia Eucharystii, tego jedynego chleba życia, tego pokarmu, który nas leczy, tego pokarmu, który przenosi nas na ucztę w Królestwie, tego pokarmu, bez którego nie da się żyć.